Gotowa? Tak jest. jest i gotowa. Zaczynamy od mocnego uderzenia, uważaj. Gdybym miała 10 cm więcej, byłabym jedną z najlepszych przyjmujących na świecie. Tak. Z drugiej strony, nie chciałabym być znacznie wyższa, bo czułabym się mniej kobieco. Tak. <laughs> Niejednokrotnie wywinęłam się od mandatu, bo pan policjan był kibic kibicem siatkówki. Nie. Uff. Tylko jeden mandat w życiu miałam, więc nie. co to jest? E, dopiero w trakcie kariery nauczyłam się nie czytać komentarzy w internecie. Tak. Na początku czytałam i niejednokrotnie doprowadziły mnie do płaczu. Tak. Wolę... No, można dodać, że jak byłam zdecydowanie mniejsza. Od długiego, długiego czasu nie czytam, bo, bo nie czytam, nie ma sensu. Mhm. E, wolę eksperymentować w kuchni niż na boisku. Tak. Chociaż gdyby miała okazję pójść w jednej akcji na krótką, to bardzo chętnie. Tak. O tak. E, wokół diety bezglutenowej zrobił się niepotrzebny szum. Tak. Tak czy siak polecam, bo ja się po niej czuję lepiej. Mm, nie. Czasami oglądam mecze Barcelony. Tak. Robię to jednak bardziej, żeby mąż się cieszył, niż czystego zainteresowania. Nie. To prawda, rozważam zakończenie kariery siatkarskiej. Nie. Siły jednak mam jeszcze spokojnie na kilka sezonów. Tak. Gdybym cofnęła się o 10 lat, to nie, nie zmieniłabym żadnej decyzji. Nie. Czuję się spełnioną zawodniczką. Tak. Michał Winiarski to najprzystojniejszy siatkarz w Polsce. Nie, sorry. Przerobiłam różne stroje sportowe, ale w tych z Kalisza było zdecydowanie najchłodniej. Tak. Choć wydaje mi się, że kibice lubili je najbardziej. Tak. Na pewno nie zostanę trenerką po zakończeniu kariery siatkarskiej. Tak. Planuję zostać perfekcyjną mamą i panią domu. Tak. Instagram to moja ulubiona aplikacja w telefonie. Tak. Chociaż po głębszym zastanowieniu dochodzę do wniosku, że być może to Janosik. Nie. Janosika mam stacjonarnego, więc w telefonie niepotrzebny mi. Chciałabym, aby moje dzieci kiedyś grały w siatkówkę. Tak. Udzieliłam życiu kilku wywiadów, których dziś bym nie udzieliła. Nie. Czasami żałuję, że nie spróbowałam swoich sił poza granicami Polski. Tak. Wydaje mi się jednak, że gdybym musiała podejmować decyzję jeszcze raz, to w dalszym ciągu pozostałabym w Polsce. Nie. Nie wyobrażam sobie gry na Libero. Ta pozycja nie dawałaby mi tyle adrenaliny, ile gra na siatce. Nie. Mam trudny charakter. Tak i nie. Pomidor może. Pomidor. E, zagrywka z Wyskoku daje mi więcej frajdy, choć flot w Siatkówce kobiecej jest skuteczniejszy. Tak. W tym sezonie nie przegramy meczów w Orlindze. Zależy nam na wyśrubowaniu rekordu. Zdecydowanie tak. Koniec. Daj, radę. No. Jak było? Super. Ale no, <laughs> jeszcze raz mogę, no. <laughs> raz. Tak, tak, tak. No, bo starałem się takie, żeby Byłam nie było... szczera, żeby nie było, byłam bardzo, bardzo szczera. A mogę najpierw przeczytać, żeby... a da, da. Nie ma takich udogodnień. No to super, widzisz, nawet Mam pomidora nie to ciężki charakter. Do gry taki charakter to tak, ale prywatnie ciężki? Nie. Chyba, że mi ktoś nadepnie na odcisk, to tak.